Witam, witam. 74 raz. Ostatni odcinek teoretycznie. Od tej pory będziemy mówić, omawiać końcówki historyczne. Białe wygrywają. Tylko król H4 wygrywa. Jeżeli król G7, to król G5. Jeżeli H4, król H4, król H7, król H5, król G7, król G5. I żeśmy się władowali, to taka wygrana pozycja. Król H4. Tu nie można, bo teraz on nas. Bo ta sama pozycja, ale znaczy ten sam obrazek, ale inna kolejność posunięć. Król G7, król G5. Król H7, król H5. I w zasadzie pozycję mamy przeanalizowaną do samego końca. W nowej pozycji białe walczą o remis i każdy wie, że wygranie pionka szczęścia nie daje, bo dokładnie tak jak przed chwilą czarne wygrywają. To skoro pionka pchnąć nie można, pionka bić nie można, trzeba wejść przed pionka. Teraz obrazek ten sam, ale ruch na czarne. Tę pozycję omawiałem wielokrotnie, dlatego jej nie będę omawiał. Król F1. Król E4 nic nie daje. C4. A teraz już można bić. A teraz już można bić. I mamy remis. Bardzo ciekawa pozycja. Jeszcze się raz jej przyjrzyjmy. Bicie piona przegrywa, a bicie za chwilę remisu. Nie wiadomo, jak te piony tu stanęły. W każdym razie idą bardzo, bardzo szybko. Lepiej by stały w tę stronę, ale wtedy by białe nie mogły iść. No marsz tym pionem nie pomaga. F5, C7, F4, C8 hetman, F3. I teraz nie wolno wziąć piona. Nie wolno wziąć piona. Po wzięcie piona jest remis. Jest remis. Król nie wchodzi przed piona, tylko idzie do rogu. Idzie do rogu. A skoro nie można wziąć piona, to trzeba dać szacha. Król musi podejść pod piona, a teraz można wziąć. Bo pion nie jest na linii drugiej. I znowu hetman G4 i podciągamy króla. A jeśli król G2, to też hetman G4 i podciągamy króla. Można iść królem na D6, bo po pchnięciu piona oddzielamy. I żeby król nie miał głupot, oddzielamy. I wygrywamy. Dziękuję wszystkim za uwagę.